Cześć, tu Złomnik. To, co stoi za mną, to jest Daihatsu Hi-Jet albo Piaggio Porter, a to jest film pod tytułem Wstęp do Kajwanów, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale jestem profesorem, doktorem habilitowanym na katedrze Kajwanów w Wyższej Szkole Złomu i Głupich Samochodów w Woli Dzbąckiej. Dlatego dzisiaj Wam opowiem, co to są kajwany, dlaczego kajwany są najlepszymi samochodami na świecie, o co w ogóle w nich chodzi. A ponieważ to jest wstęp, to za parę tygodni pojawi się na moim kanale znowu jeszcze jeden inny zupełnie kajwan, którego sobie obejrzymy z bliska i się nim przejedziemy bardzo szczegółowo. A dzisiaj mamy wstęp do kajwanów na podstawie Daihatsu Hi-Jet Piaggio Portera. Co to w ogóle jest kajwan? No więc kei to jest z japońskiego malutki, no a van wiadomo van. Ale trzeba najpierw powiedzieć o tym, co to jest K-Car, co to w ogóle jest za kategoria. W Japonii po II wojnie światowej wprowadzono taki program, żeby ludzie kupowali małe samochodziki, żeby pobudzić gospodarkę, żeby zmotoryzować społeczeństwo, a poza tym małe samochodziki były bardzo w tamtym rejonie świata potrzebne, no bo tam jest bardzo mało miejsca, bardzo gęste zaludnienie i dlatego małe samochody K-Cars od praktycznie II wojny światowej w Japonii się cieszą nieprzerwanym, ogromnym powodzeniem, ale też głównie dlatego, że te samochody mają o wiele niższe obciążenia podatkowe niż normalne wozy. Do tego stopnia się one cieszyły powodzeniem, że w pewnym momencie było nawet tak, że praktycznie połowa samochodów nowych sprzedawanych w Japonii to były K-Cars. Od tej pory tam rząd japoński zaczął te obciążenia podatkowe na K-Cary zwiększać, no i teraz już troszeczkę ten sukces opadł. Ale nie zmienia to faktu, że K-Cars są tam dalej bardzo popularne. No i oczywiście oprócz K-Cars była też kategoria K-Trucks, czyli malutkie ciężarówki, oraz K-Vans, czyli malutkie auta dostawcze. I teraz tak, w Europie my sobie myślimy, że te wszystkie małe japońskie busiki, to one są identyczne. W rzeczywistości one są bardzo do siebie podobne, ale powód jest taki, że kiedy się weźmie te wszystkie japońskie skomplikowane regulacje i się je jakby zastosuje przy budowie samochodu, to koniec końców zawsze wychodzi nam to samo. Praktycznie, żeby Kajwan mógł być Kajwanem i kwalifikował się w Japonii jako Kajwan, zawsze będzie wyglądał bardzo podobnie, czyli będzie takim praktycznie małym wagonikiem na kółkach. No nie sposób jest od tego uciec. Dlatego mamy takie wrażenie, że w Europie kajwany są wszystkie takie same. W rzeczywistości one są kompletnie różne technicznie, całkowicie się od siebie różnią, jakby elementy z jednego kajwana do drugiego absolutnie nie pasują. I teraz sobie zrobimy krótki przegląd, jakie kajwany były w Europie w ogóle dostępne. Na europejskim rynku były dostępne cztery typy kajwanów. Pierwszy to była Honda serii TN, która się w ogóle w Europie nie przyjęła i właściwie się jej nie spotyka, chociaż pamiętam, że w Krakowie kiedyś gniła taka Honda TN na jakimś podwórku, mam parę jej zdjęć. Drugi kajwan dostępny w Europie to było Subaru Libero albo Domingo, jedyny w Europie kajwan z silnikiem z tyłu, czyli taka osobowa wersja dostawczego Sambara. Co ciekawe, jest kraj Unii Europejskiej, w którym Subaru Sambar było normalnie dostępne jako dostawczak, jest to Malta. Trzeci samochód z serii Kajwan dostępny na naszym kontynencie to było Suzuki Kary. Takie Suzuki Kary, jak ja miałem, ST90, najbardziej popularny samochód dostawczy na świecie do dzisiaj. Oczywiście, kiedy mówimy o wszystkich autach budowanych też na licencji tego Suzuki Kary. No i to Suzuki Kary miał też swoje inne wersje, było sprzedawane jako Bedford Rascal w Wielkiej Brytanii, GME Rascal, doczekało się trzech generacji. Miało swój moment popularności, było też u nas sprzedawane jako Deu Damas. Straż Miejska w Polsce przez jakiś czas używała takich busików pod nazwą Deu Damas. To właśnie było Suzuki Kary. Takie Suzuki Kary Deu Damas w Korei jeszcze było niedawno w sprzedaży pod nazwą Deu Labo. Przepiękny samochodzik. No i Kajwan, który odniósł największy sukces komercyjny w Europie, to właśnie jest Daihatsu Hi-Jet, które zostało przejęte w pewnym sensie przez Włochów z Piaggio i na licencji produkowane pod nazwą Piaggio Porter. I to tak naprawdę tutaj, co widzimy, to jest Piaggio Porter, tylko że ma znaczek Daihatsu akurat na przodzie, bo akurat tak wyszło, ale w rzeczywistości sprzedano je jako Piaggio Porter i w dowodzie ma Piaggio Porter. Jeżeli ktoś był we Włoszech, to na pewno kojarzy te wszystkie takie prześmieszne małe ciężaróweczki, śmieciarki i inne auta specjalnego zastosowania właśnie zbudowane na bazie Piaggio Portera. Jeszcze do niedawna widziałem, że te samochody były normalnie we Włoszech w sprzedaży. W tej chwili nie wiem, jaka jest sytuacja, ale wiem, że one się cieszyły dużą popularnością w krajach śródziemnomorskich, gdzie po prostu jest bardzo ciasno i żaden inny samochód dostawczy nie jest w stanie przejechać przez te wąskie uliczki. Zdradzę Wam tajemnicę, której możecie nie znać. Jeżeli chcecie zabłysnąć w towarzystwie, że umiecie odróżnić Suzuki Kary od Daihatsu Hi-Jeta, to jest to bardzo proste. Mianowicie wszystkie Daihatsu Hi-Jety i Piaggio Portery mają trzecie okno, w tym przypadku trzecie wytłoczenie, schodzące niżej niż drugie, czyli to schodzi niżej niż to. Jeżeli widzicie, że to tylne okno schodzi niżej niż to lub to wytłoczenie schodzi niżej, to znaczy, że to jest Daihatsu Hi-Jet albo Piaggio Porter. A jeżeli są w jednej linii,
to jest Suzuki Kary albo jacyś jego krewni. Także to jest prawdziwa, bezużyteczna wiedza motoryzacyjna. Także nad designem tego cacka chyba się nie ma co rozwodzić. Przejdźmy od razu do szczegółów związanych z jego wyglądem oraz do szczegółów technicznych, które są w tym przypadku najciekawsze. Chodźmy na wycieczkę po tym, jak wygląda Piaggio Porter, w tym przypadku Daihatsu Hijet pomieszane z Piaggio i czym się ciekawym wyróżnia. Czyli będą quirks and features. Właściciel tego Portera prywatnie jest fanem i użytkownikiem marki BMW, ale prawdopodobnie nawet nie zdaje sobie sprawy, że w swoim Piaggio Porterze ma element prosto przejęty z syreny i są to syrenowe chlapacze. I nie jest to, o dziwo, jedyny element syreny w tym samochodzie, ponieważ we wnętrzu możemy znaleźć bardzo znany, powszechnie spotykany w autach włoskich panel oświetlenia, który wygląda jak z malucha, a to za tym idzie i z syreny. Tyle, że w tym przypadku został on rozszerzony o taśmę LED, która nam tutaj ładnie oświetla, prawda, całe wnętrze. Świetna przeróbka, taśma LED była też na pasy, ale się trochę urwała. Idealne są lampy w tym Porterze, które pochodzą z jakiejś przyczepki. Miały też oryginalnie światło cofania i światło przeciwmgielne. Teraz już go nie ma, trzeba było światło przeciwmgielne dać pod zderzak, a lampa cofania jest sobie tutaj ładnie w zderzaku. Także wszystko jest zgodnie z przepisami, porządnie i tak jak powinno być. Uczciwie musi być. Wzruszającym detalem są malutkie kołpaczki dwunastki założone na opony 135R12. Takie opony jest coraz trudniej dostać. One wprawdzie pasują do Tico, do Malucha, ale jakby stany magazynowe tych opon są coraz mniejsze i coraz trudniej takie opony kupić. Charakterystycznym elementem Piaggio Porter i innych Cayvanów są drzwi przesuwne z obydwu stron. To wyróżniało te małe samochodziki na tle dostawczej konkurencji europejskiej, które miały zwykle drzwi przesuwne tylko po jednej stronie, z wyjątkiem może Volkswagena T3, gdzie to i tak była rzadka opcja. Ale tutaj akurat nie ma klamki niestety, bo się połamały, więc jak się te drzwi otwiera? Nie jest to wcale proste. W tym celu musimy zwolnić najpierw ten rygiel. Najpierw sobie przesuwamy ten element tak, żeby trafiło. To jedną ręką wcale nie jest takie proste. O! Odpinamy tutaj. Teraz szukamy klamki wewnętrznej, która jest gdzieś tam głęboko ukryta. O! I proszę bardzo, drzwi nam się udało otworzyć. Bardzo proste i praktyczne rozwiązanie. Polecam je wszystkim, którym się spieszy. Oczywiście najważniejszą rzeczą w tym samochodzie to jest ta wielka, ogromna przestrzeń bagażowa. Specjalnie tak stoję w dziwnej pozycji, bo słońce mnie strasznie razi, ale chcę, żebyście dobrze widzieli ten bagażnik, tę ładownię właściwie. Auto wcześniej należało do hydraulika, który woził tym jakieś rury, kształtki i zawory. Zamontował sobie więc taką półkę z szufladami wysuwanymi, żeby bardziej było mu praktycznie. W tej chwili auto służy głównie do wożenia drewna, ale to jest taki samochód, który sprawdzi się właściwie w każdym zastosowaniu. Czego byś nie potrzebował robić, czy wozić zespół weselny, czy właśnie te wszystkie rury, zawory i inne graty, Piaggio Porter i inne Cayvany zawsze dostarczają. Gdybyście się zastanawiali, gdzie w tym samochodzie jest akumulator, to podobnie jak w Suzuki Kary znajduje się on pod podłogą, ma swoją specjalną kieszeń. Trzeba tylko zdjąć wykładzinę, wyjąć te wszystkie fanty, które przewozimy i się można dostać do akumulatora. O, tu nawet jego kawałek widać. Charakterystycznym elementem dla Cayvanów jest przekładnia kierownicza przechodząca między pedałami, dokładnie między sprzęgłem a hamulcem. Nie da się tego zrobić inaczej, bo przednia oś jest za kolumną kierownicy, trzeba było jakoś poprowadzić te wszystkie drążki, żeby się te koła skręcały. Ciekawostek to tutaj za dużo nie ma, takich fabrycznych, bo jest taka zwykła kierownica, którą też ktoś zamienił z kierownicy Piaggio na kierownicę Daihatsu. Są najzwyklejsze zupełnie zegary, wyskalowane bardzo optymistycznie do 140 km na godzinę. Ale co my tu widzimy, proszę Państwa? Cóż tu się znajduje? To jest kontrolka świec żarowych. A dlaczego? Bo to jest ten wzmocniony? Nie, bo to jest diesel. Diesel 1.2 o mocy prawdopodobnie około 40 koni mechanicznych. Natomiast z ciekawostek wartych docenienia są te wspaniałe trzy koszyczki zamontowane na przegrodzie za fotelami w szoferce. Koszyczki są bardzo praktyczne, przegroda trochę mniej, ale takie są polskie przepisy, że musi być przegroda, żeby było VAT 1. Przystępujemy teraz do operacji pokazania Wam dostępu do silnika w tym samochodzie. Jest on wyjątkowy. Zaczynamy od przesunięcia fotela do przodu całkowicie. Następnie opuszczamy oparcie do takiej pozycji. I dopiero wtedy możemy unieść ten fotel i ukazuje się nam silnik. To co tu widzimy
ma napisane Fox, tu jest napisane Fox F-O-C-S, a to oznacza, że jest to silnik włoski marki Lombardini, prawdopodobnie z serii silników stacjonarnych i silników do łodzi, który został zaadaptowany, czy jak tam się to mówi, do samochodu. Jest to bardzo sympatyczny mały dieselek, idealny do tego samochodu. Oczywiście w Japonii takie rzeczy nie występowały, to jest typowo włoska specyfika, żeby małego dieselka wsadzić do Caivana. Inne Caivany z dieslem niż Daihatsu Hijet Piaggio Porter nie występowały. I już po długotrwałej serii absurdalnych czynności możemy cieszyć się również dostępem do silnika po stronie kierowcy, gdzie znajdują się takie elementy jak bagnet oleju, wlew płynu chłodniczego, wlew płynu do spryskiwaczy albo alternator. A zbiorniczek płynu hamulcowego, też typowo dla Caivanów, bo w Suzuki Car jest tak samo, znajduje się pod taką plastikową pokrywką z lewej strony kolumny kierowniczej. Świetne miejsce, na przykład sobie jedziemy na wycieczkę i nagle patrzymy, nie mamy płynu hamulcowego, no to szybko zdejmujemy sobie tę pokryweczkę i odkręcamy pojemnik na płyn, dolewamy DOT 4, zamykamy i dzida dalej w drogę. Wzruszająca jest ta obudowa na radio ponad konsolą, niesamowita to jest rzecz, tylko nie ma oczywiście radia. Jest też dźwignia biegów, 5 biegów mamy w tym samochodzie, więc podobno może jechać nawet 90 km na godzinę, ale tylko naprawdę śmiałkowie oraz osoby z bardzo dobrymi nausznikami antyhałasowymi mogłyby się pokusić o taki wyczyn. Chłodnicę mamy standardowo za przednim zderzakiem, wystarczy zdjąć grill i mamy korek wlewu do chłodnicy. Test siadania samemu za sobą chyba pominę w tym wozie, bo mogę ewentualnie się tylko sam za sobą tam położyć na tej ładowni, ale odpalamy i jedziemy się przejechać Caivanem. Przy okazji wam opowiem, dlaczego Caivany są najlepszymi samochodami na świecie. W normalnym samochodzie większość płyty podłogowej jest przeznaczona może i na kabinę pasażerską, ale bardzo duża część tej płyty podłogowej jest przeznaczona na zupełnie kompletnie zbyteczny przedział silnikowy. A jeszcze jak sobie spojrzymy na jakieś auta amerykańskie z lat 70., to tam już właściwie większość samochodu to jest silnik i absurdalnie duży bagażnik w sedanie. A ta kabina dla pasażerów to jest taki mały fragmencik tylko samochodu. Caivan jest dokładnym przeciwieństwem tej sytuacji. W Caivanie cała płyta podłogowa jest przeznaczona na dział pasażerski, ewentualnie na ładownię, a nie jest przeznaczony na jakieś zbyteczne elementy techniczne, ponieważ w Caivanie silnik się znajduje albo pod podłogą, tak jak tutaj w tym przypadku, że sobie na nim siedzę, albo tam zupełnie daleko z tyłu, ale też jest schowany i też właściwie to nie zakłóca za bardzo tej przestrzeni ładunkowej. I to jest genialne w Caivanie i to sprawia, że Caivany są najlepszymi samochodami na świecie, jeżeli chodzi o praktyczność. Caivan jest tak wąski, że może przejeżdżać przez takie progi poduszkowe między nimi i nic się właściwie nie dzieje. Natomiast Caivany mają też swoje wady i te wady właściwie spowodowały, że Europejczycy nie chcieli tych samochodów za bardzo kupować. Wady Caivanów są dwie. Pierwsza z nich to jest potworna wręcz hałaśliwość. Tutaj mamy dieselka takiego dosyć małego, 40-konnego. Ten dieselek sobie na wolnych obrotach leciutko klekocze, ale jak się rozpędzimy, no to już jest po prostu potwornie hałaśliwy. Ja miałem Suzuki Car z silnikiem benzynowym 800 cm i też była to katastrofa, jeżeli chodzi o wrażenia akustyczne. Przy 80 km na godzinę już po prostu bębenki w uszach pękały. A druga kwestia to jest bezpieczeństwo tych Caivanów. Tak naprawdę strefa zgniotu w Caivanie zaczyna się od kierowcy. Mamy tylko ścianę przednią, mamy przednią szybę i od razu potem już są nogi kierowcy, więc trzeba jeździć naprawdę niezwykle ostrożnie, bardzo uważać, bo nawet mała stłuszka może się skończyć połamanymi nogami dla kierowcy i pasażera. Myślę, że osoba, która nie ma doświadczenia z Caivanami, mogłaby trochę popaść w przerażenie i panikę jadąc tym urządzeniem. Miałaby cały czas w oczach, że zaraz coś walnie i po prostu zostanie zgnieciona jak sardynka w puszce. Bo to jest taka trochę puszka na sardynki. Ale ja jestem przyzwyczajony, stosuję taką metodę psychologiczną wypierania tej sytuacji, że coś się może złego zdarzyć. No i tak się przedstawia nam Piaggio Porter. Zawsze mnie to bardzo bawiło, Lipnicka i Porter. Wizualizowałem sobie, że Anita Lipnicka nagniata Piaggio Porter. To był wstęp do Caivanów. Wiemy już, dlaczego Caivany nie zrobiły kariery w Europie. Wiemy, dlaczego są najwspanialszymi samochodami na świecie. Wiemy, jakie mają wady. A w następnym odcinku przejedziemy się prawdopodobnie najciekawszym Caivanem oferowanym na naszym kontynencie. I to już wszystko. Zapraszam na sklep.zlomnik.pl po nalepki i po e-booki i zawsze gratem Zbigniew Lomnik. Do widzenia.